Rozmowa Polskiego Radia 24. I gość Polskiego Radia 24, Marcin Porzucak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa. Ciekaw jestem, która z tych spraw jest dla pana ważniejsza politycznie. Europejska Partia Ludowa, Angelika Borys, czy może jednak Finlandia w NATO? Ja myślę, że z punktu widzenia świata najważniejszym wydarzeniem jest wejście Finlandii do NATO. To jest. Bardzo ważne wydarzenie, które będzie procentować na poziom bezpieczeństwa w naszej części świata przez myślę kolejne lata, i to jest jednocześnie porażka Władimira Putina, który no oczywiście to Peter w dużej mierze, ale mówił o tym, że nie chce, żeby Ukraina w perspektywie nawet wielu lat weszła do NATO. Tymczasem kilkanaście miesięcy po agresji, po pełno, rozpoczęciu pełnostralowej wojny na Ukrainie, do NATO wstępuje Finlandia, mam nadzieję, że w perspektywie Szwecja. paru miesięcy także Szwecja. Na wstąpienie Szwecji, Szwecji, proszę państwa, przypomnijmy, muszą się zgodzić i Węgrzy, i Turcja. To prawda, mam nadzieję, że ostatecznie dojdzie do tego porozumienia, jak wiemy, przede wszystkim Turcja ma pewne obiekcje dotyczące niektórych osób, które po tym kryzysie politycznym w tym kraju kilka lat temu wyemigrowały do Szwecji ma pewne roszczenia wobec nich ekstradycyjne. Natomiast liczę na to, że uda się załagodzić to, no to. Tam jest także na stole kwestia sprzętu amerykańskiego. Amerykanie, biorąc pod uwagę tą sytuację w Turcji, nie palili się w pewnym momencie do tego, aby sprzedawać nowe technologie Turkom, czy to F-16, czy F-35, które nawet mieli współprodukować, mieli być w tym holdingu. Ostatecznie do tego nie doszło, ale liczę na to, że Turcja jednak będzie patrzeć na to pozytywnie i zdecyduje się na to. Mimo wszystko uważam, że miałem większe obawy co do postawy Turcji, także ze względu na to na ich bliskie relacje z Rosją. To na przestrzeni dekad gdzieś tam momentami y, były jakieś y, no, drugiej strony trudno, co do trudno, zasady... trudno zarzucić tej powie, czy Erdoganowi, to, no, że źle y, podchodzi do kwestii ukraińskiej. Tak, dlatego o tym mówię. Ja zresztą pamiętam, byliśmy w, w Turcji w Stambule. Y, w czerwcu ubiegłego roku, gdzie też podejmowane były ważne decyzje, czy to jeżeli chodzi o rozszerzenie NATO, czy otwarcie możliwości eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Śródziemne do Afryki, czy na Bliski Wschód. Tak więc Tutaj te decyzje były pozytywne, no to można by chcieć jeszcze więcej, ale z drugiej strony no, trzeba być realistą, więc pod tym względem Turcja się zachowuje poprawnie, no, a wędry. No, tym cóż... bardziej, że Turcy też te przez lata są przez Unię Europejską zwodzeni, bo bez mało 20 lat z kawałkiem nawet są państwem, które uzyskało status tego kandydata i coś za bardzo się ja za nie podziało. Ja jestem za tym, żeby wpierw Turcy chociażby zorganizowali piłkarskie euro, to też im się obiecuje od bardzo dawna. Pokazali się także jako kraj, yy, który jest otwarty na różne rzeczy, bo no, jednak, jak nie, nie patrzeć, te zachodnie aspiracje Turcji od kilku lat są nieco mniejsze, bo bo ten kraj zmierza jednak w kierunku pewnych elementów kraju islamskiego, oczywiście bardzo dalekich jeszcze, na szczęście od krajów mocno no, ale islamskich. ten sam kraj, to przypomnę, proszę państwa, w zeszłym roku Polaków Turcy lubią i zaproponował, żebyśmy tam latali na dowód osobisty, a nie na pasz. No, jesteśmy ważnym klientem, no też nie, 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 nie latamy tam za darmo, latamy tam będąc ważnym klientem, który zostawia pieniądze, ale to bardzo także gest, który oczywiście warto mieć na uwadze. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że tu Zmienić zmieni zdanie w sprawie Szwecji. To samo pewnie, chociaż z różnych względów, trudniejsze do przepracowania będzie z Węgrami, ale to już oni muszą w pewnym momencie sami zdecydować, czy chcą być w takiej chociaż etycznej wspólnocie, czy też podążać inną drogą. Dziś rozumiem, że pan poseł się cieszy z tego, że Finlandia dołączyła do grupy państw członków Paktu Północnoatlantyckiego. Myślę, że każdy powinien się cieszyć, że Sojusz Północnoatlantycki. Jest coraz szerszy, bo to zwiększa bezpieczeństwo także naszego rocze. Ja z kolei cieszę się z tego, że Angelika Borys została oczyszczona z zarzutów. Mogła podzielić los Andrzeja Poczobuta i też usłyszeć wyrok 8 lat kolonii karnej. Czyli mówiąc wprost Łagru, szczęśliwie została z tych zarzutów oczyszczona. No, to w ogóle od samego początku były jakieś wyimaginowane pomysły, to był element wojny hybrydowej. Którą Łukaszenko prowadzi, z, jest, no, z Zachodem, tu w tym przypadku z Polską Angelicza, bo jest to osoba, która jakby nie zrobiła niczego złego, więc było to oczywiste. No, wydaje się zresztą, że, 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 że administracja Łukaszenki, bo myślę, że tutaj z pewnością być może nawet on osobiście decydował robi często dwa kroki do przodu, jeżeli chodzi o estalację i potem robi czorki do tyłu. No jednak te pozycje muszą się zmienić. Mam nadzieję, że także w przypadku pana Poczobuta dojdzie do sytuacji, gdy ten ten skandaliczny wyrok nie będzie wykonywany tym bardziej że pamiętam konferencję prasową Mariusza Kamińskiego ministra spraw wewnętrznych i administracji który powiedział że przejście graniczne w Bobrownikach będzie tak długo zamknięte dopók ty, dopóki Andrzej Poczobut nie opuści tego aresztu tak, czy zakładu karnak No jakby nie patrzeć mimo, że i tak bardzo mocno ograniczyliśmy yy, współpracę gospodarczą z Białorusią no to jednak to Polska jest oczem na świat tego kraju jeżeli chcą patrzeć na zachód, a nie tylko i wyłącznie na wschód, to muszą jednak działać chociaż w podstawowych sprawach zgodnie ze standardami światowymi, jeżeli chodzi o kwestie praw człowieka i wolności jednostki. Jako partia rządząca macie jakiś wpływ na belgijską policję? Oczywiście nie mamy żadnego wpływu na. Belicę. Czy to nie jest pisowska policja, tak? No, Idąc to, z wielkim trudno, skrótem? No, trudno powiedzieć, ja myślę, że są tacy e, opozycjoniści. E, chociażby, e, czekam na komentarz Emanu który różne już teorie wysnuwał ostatnio w, w sprawie. Publikacji TVN-u, tej ohydnej wobec papieża Jana pawła II. więc czekam aż, aż on i jemu podobni e, zaczną coś pisać o belgijskiej policji, że to na zlecenie rządu Prawa i Sprawiedliwości policja e, tamtejsza weszła do Biur Europejskiej Partii Ludowej, formacji, z, w której jest i Platforma Obywatelska i PSL, formacji, w której szefem przez lata był Donald Tusk. Pytanie tylko, na którym piętrze kto zasiadał, bo zdaje się pierwsze i trzecie piętro zostały tak dość dokładnie, przeszukane. Uczciwie powiem, nie I, byłem nigdy... i, z tych, I z tych pięter zostały skonfiskowane, zabezpieczone komputery. No, nigdy tam nie byłem, ale mam nadzieję, że te, te, te materiały, tu zostały zabezpieczone i będą gruntownie sprawdzone, pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy dochodziło do nieprawidłowości, jaka była w nich scala i kto podejmował decyzję. Ale no też mam świadomość tego, że Tutaj mamy belgijską policję, ale no bo ona działała siłą rzeczy, bo większość tych instytucji kluczowych Unii Europejskiej znajduje się w Brukseli, natomiast no sama Unia Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski no pozostają niewzruszone raczej na takie akcje. Udają, że nic się nie dzieje, i pytanie, czy faktycznie to będzie jakiś wstrząs polityczny, chociaż też obserwujemy w kolejnych krajach, że ta domena Europejskiej Partii Ludowej oraz socjalistów Powoli odchodzi do lamusa, i jest duże prawdopodobieństwo, że za kilkanaście miesięcy, gdy będą wybory do Parlamentu Europejskiego, to siły związane z chociażby EKR-em, czyli naszą rodziną. No, zaczęliśmy od Finlandii, w ogóle nie wspomnieliśmy o tym, że w Finlandii wybory wygrała partia prawicowa.